Słuchajcie kochani, a ja jestem właśnie przed centrum szkoleniowym u Marceliny Rawki właśnie i za chwilę tutaj wam pokażę, jak wygląda w ogóle całe to pomieszczenie. Idziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wy. Marcela Studios and Lashes. A co my tu robimy? Ćwiczymy Frencha. Konstrukcyjnego. A Marcelina przygotowuje się do mistrzostw. Kiedy będą mistrzostwa? Za półtorej tygodnia, czyli końcówka listopada. I gdzie? W Katowicach. Zamierzam zdobyć puchar. A co to jest w ogóle w tym miejscu? To jest bardzo mała ilość pucharów. Bardzo mała. Tak, zdecydowanie jest ich za mało. Także jak tylko tworzymy punkty, to zamierzam startować. Nie, ty jesteś po prostu mistrz. Powiedz mi, co to są właśnie za osiągnięcia? Bo może tutaj widzowie będą chcieli koniecznie się dowiedzieć. A więc ten tutaj z przodu jest Twist Frencha, moja ulubiona konkurencja. O proszę. Miejsce, to jest Bułgaria. O proszę. I nawet mam pierwsze miejsce ze sztyletu. I powiem wam, że no cieszę się i nie cieszę, bo przez to pierwsze miejsce ze sztyletu, to była konkurencja artystyczna, już muszę startować w trzeciej dywizji we wszystkich konkurencjach artystycznych. A ja startowałam do tej pory w technicznych i w zasadzie tak. No taka no mała artystyczna, ale sztylet. Zobaczcie, jakie piękne miejsce. Tutaj są stanowiska, paznokci, całe centrum szkoleniowe i oczywiście dystrybucja. Co tutaj można u pani zakupić, proszę panią? Wszystkie produkty. Indigo i Fuszlarz. Tutaj przepiękne zegarki. Bardzo ładnie wyeksponowana kolekcja Mama Style. Przeróżne pyłki. No i oczywiście zestawy też, jeżeli chcecie zakupić. Bardzo fajne, idealne na prezent. No i przechodzimy do następnego pomieszczenia. Jest tutaj stanowisko do make-upów i cała sala szkoleniowa oczywiście. Tutaj się odbywają właśnie całe szkolenia z paznokci, a w tym oto miejscu odbywają się szkolenia stylizacji rzęs posh lashes. Słuchajcie, a gdzieś Marcela tutaj znikła w jakimś jeszcze jednym pomieszczeniu. Kurczę, tu się jeszcze jedno, tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tak, tak naprawdę. Się. Jest jeszcze jedno pomieszczenie. Tutaj panie. I co w tym pomieszczeniu można wykonać? Panie stylizują. A, piękne rzęsy, żeby ładnie wyglądać. Muszę się żegnać. Bardzo się cieszę, że odwiedziłem Cię tutaj właśnie w tym miejscu. Pablo stwierdził, a przyjadę do Marceli, poćwiczymy. No kurczę, koniecznie musiałam poćwiczyć tego Frencha, bo naprawdę miałem z nim trochę problem, ale mam nadzieję teraz, że problem już zostanie rozwiązany. A więc trzymajcie się. Trzymajcie się, buziaki.